Andrzej Kobalczyk, dyrektor skansenu rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, również mówi Beata Hołbowiec-Stachaczyk i zapraszam na O tym się mówi. Inscenizacja, właśnie zaraz powiemy czego, w dniu 4 lutego 2012 roku o godzinie 13, to jest w sobotę i o tym będziemy dzisiaj głównie mówić. Właśnie, panie dyrektorze, inscenizacja czego? Inscenizacja wydarzeń, które rozegrały się nad Pilicą właśnie w rejonie Tomaszowa. Prawie 100 lat temu, bo na przełomie 1914 i 1915 roku po słynnej Bitwie Łódzkiej, tej wielkiej bitwie manewrowej, ustabilizował się na pół roku front nad Bzurą, Rawką i nad Pilicą, który dokładnie nad Pilicą od Inowłodza do Nowego Miasta prowadził wzdłuż rzeki. Tutaj spotkały się wojska rosyjskie, niemieckie, tu na południe bardziej również Austriacy w rejonie Sulejowa, Piotkowa. Ale te najcięższe walki tam się toczyły, pochłonęły kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Wśród tych armii oczywiście byli Polacy, ten akcent chcemy bardzo też podkreślić. Inscenizacje są w tej chwili dosyć powszechne, Polska przoduje pod tym względem w Europie właściwie. W ubiegłym roku odbyło się ponad 100, no ale my staramy się docierać do coraz to nowych zdarzeń, epizodów, bo zasadą naszą jest odtwarzanie konkretnych wydarzeń jeszcze jak się da w tym samym miejscu. W poprzednich latach, a chcę powiedzieć, że jesteśmy jednymi z pionierów takich spotkań z żywą historią, już od wielu lat je organizujemy, pokazywaliśmy II wojnę światową, no właśnie, Pilicy, a teraz ta starsza wojna. Tak. Właśnie, jestem ciekawa dlaczego, bo w sumie była modna ta II wojna światowa, dlatego że no może bliższa nam, może żyją ludzie, którzy pamiętają tę II wojnę światową, ale zaczyna się wracać do tej pierwszej. Dlaczego? Tak, Wielka Wojna kiedyś nazywana, Pierwsza Wojna Światowa, zapomniana wojna, a przecież bardzo ważna choćby z tego faktu, że właśnie z tej Pierwszej Wojny Światowej powstało niepodległe państwo polskie. Żołnierze, oficerowie, którzy wtedy w tych zaborczych armiach walczyli, oni nabrali doświadczenia, tworzyli potem kadrę Wojska Polskiego w Odrodzonej Rzeczpospolitej. Ważna wojna, ważne wydarzenie, zresztą inna niż pierwsza, bo niż druga. Tam głównie ginęli w czasie tej pierwszej wojny światowej żołnierze, w czasie drugiej no, jednak ludność cywilna najbardziej ucierpiała. No i właśnie rola Pilicy, bo zadaniem naszego skansenu jest właśnie dokumentowanie roli Pilicy w historii, w różnych przejawach historii, ale też i w działaniach wojennych. W czasie II wojny światowej tu linia Pilicy prowadziła przez Niemców, zbudowana, ale też toczyły się te ciężkie walki pozycyjne właśnie na przełomie 1914-15 roku, aż do maja 1915 roku. Są ślady, nawet są umocnienia jeszcze zachowane, niektóre tam relikty nad Pilicą. Przez wiele lat staraliśmy się zgromadzić obszerną dokumentację źródłową, wspomnienia, relacje, zdjęcia, mapy. Czyli rozumiem, że to nie jest tak, że państwo wymyśliliście nie, to nie, powiedzmy absolutnie. Pół roku temu i chcieliście to zrobić akurat w tę sobotę. My się długo przygotowujemy. Ile? No, takie konkretne przygotowania to co najmniej od listopada już trwają, bo to jest bardzo poważne przedsięwzięcie. To są próby też jakieś? Tak, znaczy teraz jeszcze nie, no są symulacje, pisze się scenariusz, regulamin, angażuje się grupy, zgromadzi się pirotechnikę, broń, amunicję. No ale oni tak przyjadą w sobotę i na żywo wejdą od razu oni już na teren? Oni już dysponują scenariuszem, już go znają regulamin, a w ogóle chcę pani powiedzieć, że to są już grupy bardzo doświadczone, no właściwie półprofesjonalne. My je znamy od wielu lat, ale stąpiła na szczęście taka selekcja wśród tych grup, gdzie przypadkowi ludzie no, odeszli, a zostali właśnie prawdziwi pasjonaci historii i badacze historii, bo oni mają imponującą wiedzę, jak chodzi o dany okres. Nie tylko zakładają mundur, ale oni wszystko o tym mundurze wiedzą o tej formacji, wiedzą o wydarzeniach. Ba, większość z tych grup, które u nas będzie, a one są z całej Polski, z Warszawy, z Lublina, z Łodzi, z Przemyśla, występowała w filmach wojennych, między innymi w Bitwie Warszawskiej 20 roku. A to jest, panie dyrektorze, tak, że pan rzuca temat, a po prostu takie grupy się zgłaszają, bo to są miłośnicy, którzy tak, przyjeżdżają i chcą po prostu się pokazać. Tak, no nie chodzi o zabawę, bieganie w mundurku i strzelanie, tylko chodzi o właśnie pogłębianie swojej wiedzy, bo jest ważnym aspektem sprawdzenie na własnej skórze, jak to wyglądało, takie życie choćby w trzaskającym mrozie w okopach, prawda? I jak no to będziemy żołnierze... mieli tak. Prawdopodobnie no trzaskający ja się, mroz, bo ja na się, sobotę ja się nie martwię tym mrozem. Nawet jest lepiej, bo właśnie mamy autentyzm. Mamy takie warunki, jakie panowały wtedy.
i zobaczymy, jak sobie ci żołnierze musieli radzić. I to nie w ciągu paru godzin, ale w ciągu pół roku, prawda? My pokażemy różne urządzenia, sprzęty, jakie oni stosowali, żeby przeżyć, prawda? A przeżyć i walczyć, prawda? Jakieś zasieki, potykacze, no ale w ogóle ogrzewanie jakimiś piecykami wymyślanymi przez żołnierzy. No mówię, pełny autentyzm, nie chcę zdradzać szczegółów. Na podstawie zdjęć niektórych, tutaj robionych nad Pilicą, my niektóre żołnierskie tu pomysły, rozwiązania odtwarzamy z wielką pieczołowitością i to jest autentyczna rekonstrukcja historyczna, bo to sprawdza się w akcji na podstawie zdjęć robione, a samo widowisko to jest inscenizacją historyczną, która na motywach tych wydarzeń tu zapisanych w pamiętnikach, wspomnieniach, my niektóre konkretne epizody z walk odtwarzamy, prawda? Opisane we wspomnieniach. Żołnierz taki bohaterski rosyjski odbija dwa CKM-y Maxim niemieckie, rosyjskie, przepraszam, zdobyte przez Niemców, wpada na pozycje niemieckie z granatami, rzuca granaty, sam jest ranny, ale odbija te dwa CKM-y z dwoma Niemcami i każe im to na pozycje rosyjskie odprowadzić, bierze do niewoli. To jest opisane. Jewgeni Gumilew to opisał, zresztą mąż Anny Achmatowej. Sięgamy do takich źródeł, żeby to wszystko tchnęło autentyzmem, żeby nie było to, co... Panie dyrektorze, ile osób będzie występowało? Pan na pewno zna liczbę. Tak, oczywiście. Przecież my ich angażujemy. 60 rekonstruktorów. Więcej nie potrzeba, bo też i nasz poligon skansenowy jest dosyć ograniczony. A kto jest takim koordynatorem? Bo przecież no, musi być dowódca, prawda? Nawet od strony taki... organizacyjnej, powiedzmy tej finansowej, to oczywiście skansen rzeki Pilicy. Chcę podkreślić, że sponsorem tu naszej inscenizacji, jak co roku, jest Ceramika Paradyż, główny sponsor skansenu. Pod patronatem medialnym portalu Historii Ożywionej Dobroni i takiego portalu Fundacji, przepraszam, Polonia Militaris. Czyli co, pan jest takim koordynatorem? No bo przecież ktoś to musiał zebrać. Od strony organizacyjnej angażuję. Natomiast scenariusz widowiska opracowuje już od kilku lat też prawie zawodowiec, pan Sławomir Cisowski z Klubu Kolekcjonerów Policyjnych w Warszawie, który zna te grupy, uczestniczy w filmach, w tych inscenizacjach, więc staramy się na coraz wyższym poziomie te widowiska organizować. Ja porównuję te nasze widowiska, te inscenizacje do filmu wojennego, ale filmu na żywo. My mamy większą trudność niż filmowcy, tak, bo ponieważ nie ma dubli po prostu. I akcja się zaczyna, musi się skończyć, a sytuacje mogą się zdarzyć nieprzewidziane. Jeśli używamy czołgu, może być awaria, prawda? No, teraz konie występują i żołnierze, ale te grupy już są na tyle zgrane i doświadczone, że one potrafią w takiej sytuacji krytycznej zaimprowizować pewną sytuację, prawda? I widz nas nie zdaje sprawy z tego, że tam się coś wydarzyło. Ile taki film na żywo będzie trwał? No, półtorej godziny, myślę. To długo. To jest taki porządny film. Musimy też się dostosować do mrozu, ile wytrzymają nasi widzowie. Właśnie, tu może im być trudniej, bo żołnierze jednak są w ruchu i będą pewnie tak, wchodzić, także staramy się też elastycznie do tego podchodzić, bo nasze widowiska już od pewnego czasu polegają nie tylko na samej walce, ale na odtwarzaniu tych żywych obrazów, tak zwanych dioram, tych scen, sytuacji, które zapisała historia. A dopiero w drugiej części już jest zasadniczy bój. Które to jest widowisko z kolei? Jest pan w stanie policzyć? Tak, ostatnio liczyliśmy, to już jest 18 w naszym skansenie. Taka inscenizacja, bo... A skansen ile trwa? Znaczy ile istnieje? No już 12 rok w tej chwili. Czyli no macie czasami dwa do roku takie pokazy. A nawet pokazy. Trzy. W 2010 roku były trzy widowiska. I chcę podkreślić, że no przewaga jest tematyki militarnej, ale też... Robimy inscenizacje o tematyce cywilnej, na przykład spławy drewna na Pilicy, flisaków pokazujemy, ich obyczaje, obrzędy, wyprawa na Grunwald była, o tematyce folklorystycznej, no ale nie ukrywam, że najbardziej spektakularne są to wojenne inscenizacje. No one są chyba najbardziej widowiskowe i tu chyba ludzie najchętniej dla tych dużych i małych patrzą. Chłopców, tak, no ale kobiety też przychodzą, tak. Nie, no, one są zmuszane w pewien sposób, pamiętam, ale że nie widzę dzieci. Przymusu. Nie, no oczywiście, że nie, chyba... to jest niepowtarzalna okazja do zobaczenia, posłuchania, nawet powąchania historii. Tego film też do końca nie da, prawda? To przypomnijmy, panie dyrektorze, jeszcze raz, o której godzinie to się zaczyna, gdzie można postawić samochód i jaki to dzień, żeby wszyscy słuchacze, którzy w tej chwili nas słuchają, wiedzieli. No to jest tradycyjnie sobota, 4 lutego, przepraszam, i... Ruszacie o 13. O 13. Wcześniej można też zajrzeć, bo będą próby, prawda, tych żołnierzy zobaczyć trochę tak...
Nie ma tak, że ktoś może nie być w stanie wejść, bo będzie dużo ludzi i tak dalej. Raczej wszystkich wpuszczacie państwo. Byśmy się cieszyli z dużej frekwencji, ale myślę, że się wszyscy pomieszczą. Wstęp jest wolny oczywiście, jak co roku. Samochód można zostawić na parkingu, który jest przed skansenem, dosyć pojemny. Tam... A będzie jeszcze lepszy, prawda? No tak, bo zaczyna się niebawem w tym roku budowa nowego parkingu z prawdziwego zdarzenia, ze środków unijnych. To jest bardzo ważny element takiego produktu turystycznego w Tomaszowie realizowanego. Pińska Okrąglica, nazwa nawiązuje do tradycyjnych gwarowego określenia tych meandrów pińskich, które na okrągło się między łąkach chodzą. I na ten produkt składa się skansen, niebieskie źródła i groty nagórzyckie. No i ten parking będzie bardzo, bardzo ważnym uzupełnieniem i te wymogi już europejskie, powiedzmy, będą przynajmniej w tamtym miejscu spełnione. Czyli 4 dzień lutego 2012 roku o godzinie 13 w sobotę skansen rzeki Pilicy w Tomaszowie. Tam się spotykamy. Andrzej Kowalczyk, dyrektor tego skansenu, zachęcał państwa do tej inscenizacji. Dziękujemy bardzo. To było Tym się mówi. Do usłyszenia. Dziękujemy i zapraszamy serdecznie.